W sanktuarium na warszawskim Żoliborzu odbyła się msza święta dziękczynna za błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszka. Dziś obchodziłby swoje imieniny. Z tej okazji na jego grobie złożono symboliczne kwiaty, które otrzymywał co roku 23 kwietnia. Inicjatywa wpisana jest w obchody 40. rocznicy porwania i męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności, która przypada w październiku. W kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w warszawskim sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się msza święta dziękczynna za jego posługę i dar życia. Dziś męczennik obchodziłby swoje imieniny. Gdy tak myślę o osobach, które przyczyniły się do upadku nieludzkiego systemu komunistycznego, do niepodległości naszej ojczyzny, to niezmiennie myślę o księdzu Jerzym Popiełuszko. Mówił w trakcie homilii ksiądz Ludwik Kowalski. W czasie komunizmu ksiądz Jerzy Popiełuszko odważnie głosił Słowo Boże, przywracał nadzieję i umacniał wiarę. Odprawiona przez niego w czasie strajku w Hucie Warszawa msza święta i późniejsze wspólne działanie jednoczące różne środowiska stolicy i innych polskich miast sprawiły, że od roku 1982 ksiądz Jerzy stał się dla nieludzkiego systemu wrogiem numer jeden. Poniósł za to najwyższą cenę. Co roku w dniu swoich imienin kapelan Solidarności otrzymywał od wiernych kwiaty, które, jak wiemy z relacji świadków, sprawiały mu wielką radość. Dlatego i dziś na jego grobie wierni złożyli symboliczne kwiaty. 40 lat temu, gdy ksiądz Jerzy Popiełuszko świętował swoje imieniny po raz ostatni, uczestniczyło w nich blisko 1000 osób. Po dzisiejszej Eucharystii świadkowie wydarzenia sprzed 4 dekad spotkali się w domu Amicus, by zainaugurować powstanie Księgi Wdzięczności dla męczennika. Będzie to zbiór podziękowań dla błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej. Inicjatywa wpisana jest w obchody 40. rocznicy porwania i męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, która przypada w październiku.